Siemano widzowie, dzisiaj przyszedł dzień na to, by w końcu wydać, prawda, no, że tak powiem, hejtera. No, żeby w końcu powiedzieć, co tak naprawdę zrobił na Palionowie i postarać się o to, żeby w końcu Palion zakazał TNT posiadania wszystkim osobom na Palionowie. To jest najważniejsza sprawa. Jak zostanie zakazane to, to jesteśmy milionerami, widzowie. To jest po prostu krótka piłka. Zakaz jest, my jesteśmy milionerami i nie ma innej opcji. Oczywiście przygotowałem sobie książkę, ale zanim wam pokażę, co w niej tak naprawdę napisałem, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja już wam pokazuję. Uwaga! Uprzejmie donoszę, że hejter wysadził na moich oczach domek wieśniaków na Palionowie. Uważam, że jest to bardzo nie ok. Z tego powodu proszę o zakazanie posiadania ładunków wybuchowych przez wszystkich na Palionowie. Podpis toast, prawda? Zgłaszam takie zażalenie i mam nadzieję, że taki nakaz wleci. I ja powiem tak, jak wleci ten nakaz, to ja od razu mówię do Paliona: dobrze się składa, ponieważ już wyciągnąłem konsekwencje i prawda, gdzie ja mam to TNT, które odłożyłem? Ja go chyba złożyłem, do shulkerboxa włożyłem. Tu jest shulkerbox, dobra. Bierzemy tego, dobra, biorę ze sobą całego shulkerboxa i mówię, że akurat tak się składa, że mam całe TNT. Więc lecimy, z tego co już widać z daleka, to już, że tak powiem, o, nawet widzę Pawła tam w oknie się ruszył przez chwilę. Jest już, jak to się nazywa, ratusz, więc idziemy do ratusza załatwić z sołtysem sprawę. W ogóle to jest takie dziwna sprawa, bo patrzcie ten domek, widzicie? Troszkę tu zostało to zamurowane, ale hejter tego nie naprawił. W sumie bardzo dobrze, bo są tylko i wyłącznie dowody dodatkowe. Dobra, lecimy na spotkanie z sołtysem, nie ma to tamto. Dobra, wchodzę tutaj, jest elegancki ten ratusz, no po prostu podoba mi się mega. Dobra, wskakujemy, pyk pyk, nie ma pani z recepcji, więc ja wchodzę normalnie z buta. Puk, puk, puk. Gdzie jest Palion? Gdzie jest Palion? Gdzie jest? Ja to, dobra, ty. Tu byłem. Nie uciekaj od obowiązków. Tu byłem. Dobra, panie sołtysie, ja przychodzę na rozmowę. To jest bardzo poważna rozmowa, nie dlatego... można być poważnym człowiekiem w Minecraft. Nie można być poważnym człowiekiem. Można, patrz, ja daj teraz... Daj naprawę półkę, ja teraz, dobra. Tu usiadłem. To się sprowadza w moje... Przyszedłem, bo jest sprawa. Bo jest, prawda, problem. Tak jak już ostatnio gadaliśmy, no tutaj jest sytuacja taka, że ten dom jest po prostu, no, oczywiście zniszczony. Znam lek, trzymaj. To nie jest lek, pieniądze nie załatwią tutaj problemu. Ja już mówię, opowiadam... Nie chcę tego, zabierz to ode mnie. Opowiadam całą historię, jak było. Ogólnie tak, przychodzę sobie tutaj, no i z hejterem się lekko, prawda, kłóciłem. No i on na moich oczach po prostu normalnie stawia TNT i cała chata, pum, poszła się, że tak powiem. Ten dom, tak, oto, tutaj, ten otóż dom. To dom obok tu, żebyś widział, prawda. Nawet nie musisz ruszać, jest, prawda. Jest to karalne. Oczywiście, że tak, ale ja nie chcę kary dla niego. Ja przygotowałem tutaj takie pisemko, że już, prawda, ten, tam jest, książka nazywa się Uprzejmie Donoszę. Uprzejmie Donoszę. Możesz przeczytać, co jest w książce. To ułatwi nam całą pracę. Dobrze. Uprzejmie donoszę, że hejter wysadził na moich oczach domek wieśniaków na Palionowie. Uważam, że jest to bardzo nie ok. Okay, z tego powodu proszę o zakazanie posiadania ładunków wybuchowych przez wszystkich na Palionowie. Podpis toast. Otóż to. Uważam, że posiadanie TNT nie służy niczemu dobremu na Palionowie i nikt nie powinien go posiadać, ponieważ jest to ryzyko zniszczenia następnych budynków na Palionowie. Już za dużo rzeczy zostało zniszczonych, w tym również twój dom. A no tak, tylko ja nie wiem, jak on został zniszczony, bo on, no nie wiem, w sumie szczątki. Ale ważne, że znikł. No tak, tak, to Można przypuszczać, że przez TNT. Więc skoro doszło do takiej, prawda, smutnej historii, uważam, że dla dobra wszystkich na Palionowie będzie zakazanie posiadania TNT i złożenie go na przykład w banku. Niech sobie tam jest i jest wykorzystywane do celów, prawda, państwowych. Możemy tak zrobić i że właśnie jak ktoś będzie miał jakieś pozwolenie na... Otóż to, i wtedy czegoś, będzie trzeba przyjść po pozwolenie po TNT. Tak się składa, że jeżeli tylko wypuścisz taki, prawda, dokumencik, to ja już zadbałem. Ja podnoszę, ja mówię, ja, prawda, Lizus jestem, ja już zaplanowałem wszystko i mam tutaj takie coś. Jest to mój toastbox, a w nim znajduje się, o, mam już ten, uprzejmie donoszę. A, że podpisałeś to, no i fajnie. No i git, ale jest ten, jest toastbox i patrz, tu są TNT. Mhm. I ja, żeby było bezpieczniej, powiedziałem hejterowi, że ma się przejść po wszystkich domkach na Palionowie i wszystkim TNT zabrać, więc już nawet nie trzeba prosić, żeby wszyscy oddali, to jest wszystko, co zrobił. Ale on co zrobi na serio? Ja mu powiedziałem, bo ja mu powiedziałem, że ja nie doniosę na niego, ale jednak się wysprzęgliłem. No dobrze, dobrze. Tylko dlatego jakby zrobił coś dobrego potem, więc może nie karajmy go, ale po prostu zakażmy TNT i dla mnie to jest satysfakcjonujące. Myślisz, zakończenie żeby historii. Gdzie to dać? Do banku, tak? No, najbezpieczniej, nie? Niech jest schowany, dobra, w sejfie, nie? Do banku, ale to trzeba, ja też muszę nawet u siebie sprawdzić. Już spokojnie, sprawdził.
A, okej. Okay. No to... że tak powiem, drzwi były otwarte. No tak trochę. No więc, no więc po prostu wszedł i sprawdził, więc tak jakby nie masz już TNT. Tu mieszkam, tu śpię. Wiem, ale ze sobą to budowałem. No. I jak ci się śpi? No. Nie przepalasz segirytu? Tu mam takie w ogóle fajne, nie wiem czy wiesz, takie zasłony mam tu na oknie. Fajne. A nie są zasłone? A, że to taka, góra słów. Taki, prawda, suchy żarcik, ale się sucho zrobiło. Trzeba się napić. Dobra, no to słuchaj, no cieszę się, że załatwiliśmy tę sprawę. Ja w takim razie niezwłocznie udaję się do banku, że tak powiem, zamknąć. Czekaj, co? Poczekaj. No kibicuj. A, bo co, ty robisz skok. Na lampę. Na lampę. Ty, w ogóle historię mam. Ja w podstawówce miałem takiego kolegę w klasie, który był fanem skoków narciarskich i on zawsze jak był na schodach, no tak. Adam Małysz, puuu, i se skakał. Jak byłem małym dzieckiem, też tak czasem robiłem. Tak? Nie, no, nie przypominam sobie, żeby ze mną chodził do klasy. Ale... nie tego nikomu. Ale dobra, nie będę nikomu mówił. A połamałeś sobie kiedyś nogę? Nie, ja w ogóle nie miałem nigdy nic złamanego. Ja też nie miałem nic złamanego. Pora to zmienić, chodź tu, kurde, żartowałem. Dobra, lecę w takim razie do banku odłożyć te cenne... Dobra. Proszę do mnie strzelać, ja tu o ten, o dobro wszystkich dbam. Proszę mnie nie torturować. Dobra, lecę do banku, trzym się. Pum! Siemano! Jesteśmy kilka dni później, nie? Ponieważ tamten odcinek nie mogłem go dograć do końca, widzowie. Nie mogłem go dograć i musiałem wyjść z Palianowa, ponieważ mi się bardzo śpieszyło. Ja musiałem po prostu wyjść z domu, bo ja wyjeżdżałem na kilka dni do Warszawy. Ale dzisiaj wróciłem z powrotem i jestem już u siebie na chacie. I w tym momencie mogę dokończyć odcinek, który nagrywałem 4 dni temu. Czyli dopiero teraz jestem w stanie zanieść to TNT tam, gdzie miałem je zanieść, czyli do banku. Tam po prostu już nie miałem więcej czasu. Na szczęście Paweł chyba o tym nie wie jeszcze, że ja tego tam nie zaniosłem. Więc lecimy to teraz zanieść, póki jeszcze jest na to czas. Musimy... ten dom dalej jest nienaprawiony. Minęło tyle dni od tamtego czasu i to dalej nie jest naprawione. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Ale widzowie, szybka pogawędka, no bo faktycznie nie było mnie kilka dni. Faktycznie, no, że tak powiem... jakby to, nie, co chciałem powiedzieć, że no nie było mnie kilka dni i nie mogłem tego dograć. Teraz wracam, za kilka dni znowu wyjeżdżam, więc jak widzicie, no, że tak powiem, pełną parą tutaj masa wyjazdów. No nie ma to tamto, nie ma to tamto, dzieje się, ale serdecznie was zapraszam na Instagrama, ponieważ tam byłem bardzo aktywny przez cały mój wyjazd i wrzuciłem sporo różnych storek z tamtego wyjazdu. Oczywiście, no już pewnie ich nie ma, no bo pewnie w tym momencie jakby... no, że tak powiem, już minął czas i już większość z nich zniknęła, ale może coś tam się jeszcze stało, więc serdecznie was tam zapraszam. Co to jest? Tego tu nie było, ale dziwne. Dobra, widzowie. Co to tu powstaje? Za jakieś energie? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, nieważne, idziemy do banku w takim razie. Yeti tu na awku stoi. Idziemy do banku. Idziemy do banku na dół odnieść tam, co trzeba... tu nie ma wejścia? Co jest grane? Tu powinno być wejście. Dobra, no niestety, musimy po cichaczu to rozwalić, więc rozwalamy te drzwi. Jak co? Ja się tu nie włamywałem. Ja sobie to tu otworzę tak, żeby to było otwarte. Schodzimy do banku. I teraz gdzie ja to mam tu zostawić najlepiej? Gdzie tu są w ogóle wejścia do tych banków? Ej, właśnie, tu powinno być... tu nie ma tych dźwigni. Ja nie ogarniam, jak to tutaj mam w tym banku, gdzie ja to mam tu schować w ogóle. Nie było mnie tutaj wieki. Ale dobra, wiecie co? Mam pomysł. Ja... może na razie tego tutaj nie będę zostawiał, bo to jest niebezpieczne, żeby tutaj było. Ja wiem, ja mam pomysł. Ja dorzucę więcej TNT z tego, co miałem i po prostu powiem Pawłowi, że... co tu się z tobą, Yeti, stało? Dziwny. Dziwny, ma jakiś czepek, nie wiem, co to jest, jakieś coś złote na głowie, nieważne. W każdym razie ja muszę się spotkać z Pawłem i powiedzieć mu, że nie ma gdzie schować tego TNT tam i nie wiem, czy na pewno ono tam będzie bezpieczne i że trzeba zrobić lepsze na to miejsce. A jeżeli będzie chciał, żeby to na faktycznie było bardzo w banku, to odłożymy to do banku, zrobimy tam na to miejsce. No i dorzucę więcej TNT z tego, co ja mam, żeby on jakby nabrał takiej ufności do mnie, że ja faktycznie chcę więcej oddać. Więc taki jest plan na to i ten biznes tutaj będzie hulał tako. Więc ja w tym momencie biorę to TNT jeszcze do siebie na chatę. Ja muszę dorzucić tam więcej tego TNT. Czekajcie, dorzućmy więcej tego TNT. Niech po prostu, tak powiem, jest to wypełnione po brzegi, jeśli tak to można nazwać, niech to po prostu, niech tam jest po prostu dużo. A czekajcie, gdzie ja lecę? Tutaj. Tu lecimy na dół. I teraz tak, ja w ogóle słyszałem, że Dave tutaj coś chyba robił na dole, ale nie mam pewności. Nie robił nic. Nie robił nic, dobra. Nie robił, bo pytał się, czy może tutaj zrobić lekkie przemeblowanie. No i ja się tak zastanawiałem nad tym, no i mówię, no możesz, nie? Ale nic nie zrobił, więc okej, okay. Czyli może ja jeszcze jestem, może dopiero to będzie robił. Dobra, dorzućmy tak z 300 TNT, żeby było, że jeszcze więcej dorzuciłem tego TNT, że jeszcze udało mi się je zebrać, że wiecie, że zebrałem tak dużo TNT, żeby on uwierzył naprawdę, że to jest całe TNT, które jest możliwe na Palionowie do zebrania i to po prostu TNT
oddam mój i powiem: Paweł, musisz wybrać miejsce w banku, gdzie to ma być schowane, bo ja się nie znam. To nie ja budowałem ten bank, ja nie wiem, o co tam z nim chodzi i on się tym będzie musiał zająć. Ale to zrobimy sobie w następnym odcinku, ponieważ aktualnie nie ma Paliona. Więc jutro, widzowie, jeżeli się uda, no to razem z Palionem schowamy to gdzieś. Schowamy to gdzieś w tym banku, ale spokojnie. Zadbam o to, żeby to długo w tym banku nie zostało.